Jesteśmy w Kolonii, czyli tutaj, gdzie sezon chcieliśmy zakończyć. Czy pełną szczęścia? Zobaczymy za kilka dni. Zobaczycie to również w 9. części vloga, do którego oglądania serdecznie zapraszam. Igor, jutro rozpoczyna się turniej, na który czekaliśmy cały sezon. Tak, jutro gramy z West Premiem. To tylko to, co muszę powiedzieć, że naprawdę jestem szczęśliwy, jak cały sezon zagraliśmy. Nie wiem, co będzie jutro, ale tylko co obiecuję, że oddamy wszystko na boisku. Na 100% jesteśmy przygotowani, to zobaczymy jutro, co będzie. Ja chciałem z tobą pogadać o tym, co wiele razy już pokazywałem w naszych vlogach. Ty z szatni zazwyczaj wychodzisz ostatni i zauważyłem, że się modlisz po prostu przed każdym meczem. Tak, to święto pismo mam. To tylko jest rytuał przed meczem. Tylko rytuał przed meczem w momencie, kiedy urodziłem się. Moja rodzina nauczyła mnie, jak się modlić. I to tylko jest rytuał przed meczem, rytuał przed snem. I tylko tak chcę zawsze podziękować dla wszystko, co się dzieje w moim życiu. Chcę podziękować za zdrowie moje rodziny i to jest wszystko. I tak naprawdę się czuję lepiej. Czy wybierasz jakąś konkretną modlitwę? Wybieram, ale to nie wiem jak po polsku, to tylko wiem po chorwacku i zawsze mam to samo, ale najważniejsze, że zawsze dziękuję dla wszystko, co się dzieje w moim życiu i za zdrowie mojej rodziny. I to jest najważniejsze i potem wybieram takie modlitwy i zawsze lubię, kiedy jestem sam i kiedy to robię sam. Tak. Okej, czyli to nie jest jakaś sportowa modlitwa, w której prosisz o to, żeby ten mecz skończył się pomyślnie dla ciebie? I to też, ale najbardziej chcę podziękować za wszystko i na meczu, że nie dostaniemy jakieś kontuzje, nie tylko ja i przeciwnik, i moi przyjaciele na boisku i wszyscy razem, że skończy się wszystko, jak to musi być, że na końcu najważniejsze jest zdrowie i nie wiem to jak powiedzieć, ale bardzo ważny jest wynik i to poproszę i żeby pomogł za wynik. Szybko i... Kara? Cindra. And what, Fleming? Ah, I said. Nico. I take Nico. I see my father, but I didn't watch him too much. No, I haven't watched him. I watch him like in a lot of videos and that stuff, but that I see, maybe Balic, but my favorite it's Dubnyak. Yeah. Easy. Oh, so good player. It's crazy good. Okay, right back. Alex. So you need to say Stefansson. Hola for Stefansson. Oh. I would say Alex when he retired, but right now between Nagy and Stefansson. Yeah. Nagy was crazy good. Yeah, yeah. Right wing. This one is difficult. Sigvaldi. I would say myself. Jesteśmy w hotelu Radisson Blue, czyli w oficjalnym hotelu wszystkich drużyn biorących udział w turnieju Final Four Ligi Mistrzów i właśnie zaczyna się Media Call. Media Call, czyli spotkanie wszystkich zawodników z dziennikarzami, którzy zjechali się tutaj z całego świata po to, żeby relacjonować dla Was ten turniej. Nie jest łatwo. Dobra, mam. Po prostu. But I think it's more of the perspective. I think the player they are more and better prepared. Mocna obrona, kontratak i po prostu będziemy sobie próbowali stwarzać jak najlepsze sytuacje w tym meczu. What does it feel to be playing in the final four? This is a great time and I can't wait to hear the first whistle of the game. Siemanko. Który to już raz na final four? Pierwszy raz. No i jak samo poczucie? A wiesz co, zaczyna może być troszeczkę nerwowo, ponieważ zjawiło się tutaj mnóstwo dziennikarzy i fotografów i ta atmosfera zaczyna w końcu narastać. Natomiast staram się trzymać spokój do pierwszego gwizdka, nie myśleć o tej całej otoczce, to, co tutaj się dzieje, tylko na tym, jaki mamy plan, jakie założenia i na tym, żeby po prostu
żeby wejść w mecz i wygrać ten pierwszy półfinał. Rozumiem, że to jest ten czas, który trzeba oddać mediom i to jest część naszej pracy, ale dokuczają ci już trochę? Nie, jeszcze na razie nie. Dobra, czysto sportowo teraz. Układasz sobie już w głowie, jak zamykasz oczy, na co musisz zwrócić uwagę, zapamiętujesz te ustawienia, które stworzyliście pod ten konkretny mecz? Tak, zaczynam wracać myślami do każdego treningu, który miał za zadanie przygotować nas do tego meczu i powoli w głowie zaczynam sobie układać ten game plan, natomiast jeszcze na pewno wrócę do ostatniego meczu, który graliśmy przeciwko Veszprem, bo ten zapis, to wideo z tego meczu będzie na pewno pomocne. Jakbyś mógł wybrać, jakiego błędu nie popełnisz w meczu jutro, co by to było? Pierwsze to by było na pewno nie bać się podejmować się decyzji. Wiem, że miałem już okazję podejmować dobre decyzje i zdaję sobie z tego sprawę, że najważniejsze to nie będzie bać się podejmować tej decyzji i nie zgubić piłki, a reszta będzie co będzie. A która twoja silna strona jutro może zadecydować o zwycięstwie? Mam nadzieję, że będę miał okazję do tego, żeby zagrać jeden na jeden, czuję się w tym dobrze i jeśli będzie tylko taka okazja, to będę starał się to wykorzystać. Powodzenia w tym. Dzięki. That is correct. Jutro. I think that is our. Sorry, I have to say you have also really beautiful suits, but this gray color is a little bit more. Ah, nie, jestem człowiek młody, nie, nincz młody, nincz. Myślę, bo poszatki chyba nie wziąłem. I... No, może tak będzie, nie? Dobrze. Może być? No. Z tyłu gdzieś się stanie, gdzieś widzisz. Stary, przede wszystkim to ty zawsze wyglądasz tak, nie? Cóż mogę powiedzieć? Nie zadać, nic ująć. Czy widzicie państwo dom osobisty? Jedyny w sobie, niepowtarzalny, niezwyciężony. Pan Arkadiusz? Moryszko! Czekaj, to jest moja rola, to jest Arkadiusz, jak ktoś krzyczy. Nie śmiej się, bo to dziecko, patrz, dziecko dla mnie specjalnie namalowało, a Durej się śmieje. Niemiecka mentalna. Brawo, Kamila, jesteś najlepszy. Wysłałaś foto do Ichawy o najlepszego naszego, najładniejszego chłopaka. Ja bym też za taką, jak ty poszedł i chciałbym mieć taką żonę. Brawo, Kamila. Wszystko, gdzie jesteśmy, wszędzie, gdzie jesteśmy, zawsze Maciej Kornecki. To był już czwarty. No i się dalej będą tam. Cała hala jest to Mateusz Kornecki. Teraz ja się pokażę, żeby nie było to tak... O, brawo, tutaj jeszcze jedno, kolejne, a tam jeszcze. Brawo, Maciej. No niestety, jeszcze raz, Maciej. Najładniejszy w naszym zespole. Kamila, brawo.
taktykę, to nie możesz widzieć, kto ja jestem. To jest bardzo ważne. Bo inaczej Fesprom nas widzi, wiesz? So, spokojnie. Dzisiaj będzie, chcemy wygrać od niej, wiesz? Ale taktyka jest prosta. Do finału. Najważniejsze jest, żeby być zmotywowany, ale nie hiper zmotywowany. Żeby nie przekręcić tu granicę, gdzie jest motywacja i gdzie jest, jak to, ponad motywacją, ja nie wiem, jak to po prostu. Przemotywowany. Because he's born in 18. Who's 18? Today. Huh? It's his birthday today. Really? My number? June. Yes, your number too. And this is my jersey. Jutro nie będzie bez dzisiaj. Okej. Okay. Dziś będzie. Sportowo nie będzie. Dlatego chciałbym, żeby wy siedzieli się tak, patrzyli się i zasłużyli się na to, żeby wygrać dzisiaj i grać jutro finał. Dobre? Mam nadzieję, że oni wiedzą, ile zależy od nich i oni wiedzą, co mają na boisku robić. Tak jest! Powodzenia, kiepsy! Może nie jest takim horrorem w finale, ale żebyśmy powtórzyli ten wynik. Wtedy też tutaj siedziałem. Bye.
Potem jak zaczyna, tylko potem jak kończy. W pierwszej połowie było wiele niedociągnięć, szczególnie w obronie. Powiedzieliśmy sobie twardo w szatni, że musimy to poprawić. Jak widać, udało się i doprowadziło nas to do świetnego rezultatu. Jutro jest... Najważniejszy mecz, bardzo ciężko. Ale utrzymaliśmy. Ale tak, pokazali charakter i w końcu zrobili to, co trzeba. Spotkamy się w finale. Dobry blad. Raz dostałeś, drugi raz poszedłem. No i teraz spray. Brawo, doktor. Brawo, panowie. Dawaj. Doktory. Dawaj. Stan logo nerwów, no to jest niemożliwe. Możemy to sprawdzić. Poniedziałek, jak chciałem to być sprawdzone, on ma stal tutaj albo nie. Powiedz teraz, co powiedziałeś. Jestem co? Jesteś najlepszy oczywiście. I dla końcówki. Zawsze, kiedy końcówka gra dobrze, źle, lepsze. Kiedy jutro nic nie wróci, to mówię, no jego jest bardzo źle, nie? No to jest. Ale tak wiesz, wiesz. Sobie jakiś dogadasz, to on jest ostatni prawie, że Balkan ojca ujdzie. Ja lubię Balkan owszem. Ja jutro muszę być uśmiechnięty. Teraz jestem zadowolony. Ale uśmiechnięty musi być jutro. Jak? Tym bardziej z tej grupy, z której wyszliście na pierwsze miejsce, jestem 100% oprócz naszych kibiców, oczywiście, nikt by w to nie uwierzył. Dlatego chcę jeszcze raz podkreślić, zaczynając od Zigiego i skończyć Damiana. W
Wy jesteście tym, którzy zasłużyli prawo wyjść dzisiaj tu. Wy musicie pójść na boisko, blядь, dumny z siebie. Pamiętajcie, my wrócimy tutaj i my wygramy to. I chcę, żeby pamiętali co czujecie teraz, bo kiedy wrócimy tutaj, wygramy. To ja wam obiecałem, że to wygramy. Pierce! Ale tu się paje! Iskra!
sportowca. Serce mi grał i płakałem jak mało dziecko, ale próbowanie do chłopaków idą nam bardzo dobrze. I... Niesamowity, dobrych chłopaków, to wczoraj pokazali, oni dają rady i kiedy trzymamy to wszystko razem, to będzie tylko lepsze drużyny. My jesteśmy najmocniejsze drużyny, byliśmy w Final Fouru i drugi najmocniejsze drużyny całej Ligi Mistrzów. To my mamy świat przed nami, my na pewno chcemy zawsze troszkę mieć, to przyjdą pary nowe i pożegnamy sobie już Zigwaldy i Branko i Faruk i to może być na pewno żyje. Jest mi zaszczyt być sponsorem, a z drugiej strony bardzo się cieszę, że tak promujecie Kielce na całym świecie. Dziękuję. Kompania Wapienia Morawica, Echo Investment, Agesil, Anna But, E-Garnitur. Cieszę się, że jesteś z nami nie tylko dziś, ale zawsze i to czuję. Co robili tym rok, to jest dla mnie nie tylko ten weekend, dla mnie to jest ten cały rok. Nie uważam, żebyśmy używali tego słowa przegrali. Oni tylko nie wygrali. Tylko nie mieli tego ułamka szczęścia, tylko nie wygrali, ale w ogóle nie przegraliście, także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim. Dziękuję, do widzenia. Mateusz, bardzo dziękuję. Po polsku trochę. No! Widzę, że Dylan jest tłumaczem dzisiaj. To jest w ogóle kosmos. Moi drodzy, kompania od blisko 20 lat wspiera zespół mistrzów polskich.